spod lasa z wioski smutna wybiega dziewica. Rozpuściła na wiatr włoski i łzami skropiła lica. Przybiega na koniec łączki, gdzie w jezioro wpada rzeka. Załamuje białe rączki i tak żałośnie narzeka. O wy, co mieszkacie w wodzie, siostry moje, świdesianki! Słuchajcie, w ciężkiej przygodzie głosu zdradzonej kochanki. Spotkanie ze słowem pięknym i prawdziwym pod takim hasłem odbywa się tegoroczny małopolski konkurs recytatorski dla uczniów. Eliminacje powiatowe zorganizowała Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu. 200 lat temu, w roku 822 w Wilnie, zostały wydane ballady i romanse. I to jest powód i przyczynek do tego, że Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ogłosił rok 2022 rokiem romantyzmu. I oprócz czytania ballad i romansów, oprócz wielu innych uroczystości, tym właśnie wydarzeniem wpisujemy się w obchody roku romantyzmu w Polsce. I jak dodaje dyrektor biblioteki Alina Marek, zainteresowanie konkursem było bardzo duże. Bardzo, bardzo wysoki poziom, bo też jednym z głównych celów jest odkrywanie talentów. Jest mobilizacja dzieci do tego, żeby chciało się nam więcej, a dzieci bardzo chętnie, młodzież bardzo chętnie uczestniczy w tego typu wydarzeniach. Każdy uczestnik konkursu miał za zadanie wyrecytować dwa polskie utwory romantyczne. Łączny czas prezentacji nie dłuższy niż 5 minut. Recytowałam dwa utwory Adama Mickiewicza, Golono strzyżono i fragment Grażyny. Jestem bardzo zadowolona z tego konkursu i bardzo mi się podobało. Bardzo często już od małego brałem udział w różnych konkursach tego typu. Jak Ci się tutaj podobało? Jest bardzo fajnie, atmosfera też jest lekko stresująca, ale mam nadzieję, że będzie jak najlepiej. Recytowanie jest bardzo podobne do aktorstwa i podoba mi się ta możliwość oddawania emocji, wgrywania się w różne postaci i tak samo w narratora całej opowieści. Bardzo mi się to podoba. Recytowanie mi się bardzo podoba. To rozumiem nie było. Bo można tak wyrazić te emocje mówiąc i recytując dokładniej. Czyli rozumiem, że to nie był twój pierwszy konkurs. Powiem szczerze, że był pierwszy. O, i jak wrażenie? No właśnie. Nie wiem, szczerze. Chyba przez koleżankę. Jak się podobało w takim razie? Bardzo. A jak dodaje nauczycielka Jowita Janik, przed młodymi ludźmi było niełatwe zadanie, choć ostatecznie sobie z nim poradzili. Mogę powiedzieć, że w tym repertuarze wcale nie jest łatwo, bo jest to szkoła podstawowa i poezja i proza romantyczna, szczególnie tego okresu, może nie jest tak popularna. Natomiast ciekawie było poszukać i tekstów, i sięgnąć do źródeł, do starych książek, które są w bibliotece, takich pożółkłych, jak Ignacy Kraszewski, stare książki, odkopać to trochę i zająć się takim czymś nowym. A zwycięzcy eliminacji powiatowych wezmą udział w etapie wojewódzkim.